Cześć, witajcie w Selene. Dziś zajmiemy się tematem, który siedzi w naszych głowach od dłuższego czasu, czyli jak przygotować się na nadchodzącą zimę. Co prawda nie przywieziemy Wam węgla, ale mamy w swojej ofercie kołdry, które są gotowe na trudne warunki atmosferyczne. Ciekawi? Zaczynamy! Pytanie, które pierwsze nasuwa mi się na myśl, to co warto wiedzieć przed wyborem kołdry? Podczas snu ciepłota naszego ciała ulega zmianom, przez co możemy się pocić lub nadmiernie wychładzać, co niekorzystnie wpływa na nasz sen. Zmiana ta wynika ze spowolnienia funkcji fizjologicznych naszego organizmu. Wtedy nasza temperatura, która zazwyczaj wynosi 36,6, spada w nocy o około 1 stopień Celsjusza, a najniższą wartość osiąga około 5 rano. Jeśli jest nam zbyt gorąco, to faza REM, w której śnimy, staje się bardzo krótka. A jak wiemy z poprzedniego filmu, sen jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. Dlatego tak ważna jest termoregulacja. Co to takiego? Zaraz się dowiecie. A więc jaką kołdrę wybrać na zimę? Oczywiście naturalną. Pierwszym kandydatem jest My Alpaca. Kołdry spod szyldu tej marki wyrabiane są ręcznie, a ich wypełnienie to w całości włókno z runa alpaki. Poszycie to 100% satyna bawełniana. Wersja zimowa zawiera 600 g włókna na metr kwadratowy. Faktem wyróżniającym tą firmę od innych jest to, że kołdry wyrabiają ręcznie według tradycyjnej metody kołdrzarskiej, zgoła odmiennej od maszynowej. Dzięki temu wypełnienie nie porusza się w środku, jest równomiernie rozłożone na całej powierzchni, a to zapobiega powstawaniu tzw. zimnych stref na kołdrze. Dlaczego warto wybrać tę markę? Alpaki to zwierzęta żyjące w szybko zmieniających się warunkach atmosferycznych. Dzięki temu wytworzyły mały cud, czyli swoje włókno. Kołdra z ich wełną jest termoregulacyjna, czyli stale dostosowująca się do zmiennej ciepłoty naszego ciała, a także nie absorbuje wilgoci. Dzięki czemu zapobiegamy nadmiernemu zagrzewaniu się, jak na przykład przy kołdrach w pełni syntetycznych. Ograniczamy w ten sposób ryzyko nocnych potów czy zimnych nóg. Kołdry te są również polecane dla alergików oraz astmatyków. Nie zawierają żadnych chemicznych dodatków czy lanoliny. Posiadają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergicznego oraz certyfikat produkt przyjazny dla alergika wydawany przez magazyn Hipoalergiczni. Nasz następny kandydat na miano ocieplacza tego roku to kołdry puchowe. W naszej ofercie znajdziecie wiele marek nakryć puchowych, a jedną z nich jest Notte Triangus. To polski producent kołder z wypełnieniem pierzem gęsim. Jej wyróżnikiem jest poszycie składające się w połowie z bawełny, a w połowie z tencelu. Tencel to materiał z włóknami drzewa bukowego. Jest dwukrotnie lepszym pochłaniaczem wilgoci niż bawełna, lepiej od niej przepuszcza powietrze, a w dotyku jest miększy od jedwabiu. Kołdry z serii Triangus wyróżnia również bardzo wysoka sprężystość puchu oraz jego przejrzystość udowodniona badaniami. Ten rodzaj wypełnienia to świetny izolator. Dzięki temu w bardzo mroźne noce organizm nie musi nadmiernie zużywać energii na nagrzewanie naszego ciała, ale należy być ostrożnym. Puch nie reaguje tak świetnie na nasze zmiany temperatury w górę, jak na przykład włókno alpaki. Osoby z nocnymi potami lub tendencją do przegrzewania powinny wybrać kołdry z wypełnieniem bambusowym lub wełnianym. Puch tej marki prany jest również w biodegradowalnych detergentach, dezynfekowany oraz suszony w bardzo wysokich temperaturach w celu pozbawienia go alergenów, dlatego nadaje się również świetnie dla osób z alergiami. W Selene mamy produkty gotowe na wszystko. Kołdry na 4 pory roku. Jedną z nich już poznaliśmy. Każda kołdra My Alpaca posiada w rogach uszy, dzięki czemu możemy dokupić kolejne warstwy, jeśli główna okaże się za cienka. Tak do kołdry całorocznej możemy dopiąć kołdrę letnią, tworząc z nich wypełnienie równe temu z modelu zimowego, dzięki czemu możemy dostosować grubość kołdry do pory roku. Takie rozwiązanie ma również nasza kołdra Selene Bambus 4 sezony. Składa się w 70% z włókna bambusowego, które ma świetne właściwości oddychające oraz genialną absorpcję wilgoci, przez co zachowujemy suche środowisko snu. Jej poszycie składa się w 50% z bawełny, a w 50% z bambusa. Dużo większy wybór kołder oraz wiedzę na ich temat znajdziecie w naszych sklepach stacjonarnych oraz na selene.pl, gdzie czekają Was aktualne promocje i oferty. A przy zakupach nie zapomnijcie powiedzieć, że oglądaliście nasz film.
Podsumowując, kiedy zimą temperatury spadną poniżej zera, a ogrzewanie w naszym domu nie sprawi nam komfortu, będziemy potrzebowali kołdry, która dobrze nas ogrzeje. Odczuwanie ciepła to bardzo indywidualna sprawa, dlatego warto udać się do naszego salonu, aby zapytać o opinię doradcy snu, który pomoże wybrać nam idealną kołdrę dla nas. Mamy też super infolinię sklepu internetowego. I to już wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie całego materiału. Zostawcie nam łapkę w górę oraz komentarz, a my już niedługo widzimy się w kolejnym fascynującym wideo. Wpadnijcie też na naszego Instagrama i TikToka.